Cześć, witam was. Dzisiejszy film jest taki, można powiedzieć, krótki, o co chodzi? O zryw, o zryw społeczny, tak? O zryw rolników, o zryw leśników, o zryw, o zryw myśliwych i o zryw innych osób, które za chwilkę będą się zrywać, że tak powiem, bo już wychodzą kolejne jakby grupy ludzi na ulicę, ponieważ dzieje się źle, tak? Dzieje się źle, to znaczy oni się faktycznie obawiają, że po prostu nie będą mieli za co żyć. Tak? I to, o to chodzi na przykład o rolników, i to się innym osobom w miastach jeszcze nie układa wszystko w głowie. Natomiast oni nie wychodzą dlatego, żeby po prostu się postawić, tak? tylko wychodzą dlatego, że faktycznie patrzą na swój portfel, na to, że było dobrze, a teraz no, nie wiadomo co będzie, tak? dlatego że no, wjeżdża ileś tam towaru, totalnie niekontrolowana, nie można powiedzieć, trafia do, do, do obrotu, e, pomimo, że się mówi, że nie trafia, ale trafia, z tego co słyszę. No i jak oni mają z tym rywalizować, jeżeli ceny cały czas lecą w dół, a wydatki lecą cały czas w górę, tak? Paliwo, jakieś nawozy i tak dalej, to wszystko idzie do góry, a jakby mając coraz mniej, że tak powiem, z tego zarobku, no ale w perspektywie czasu nagle się okazuje, że po prostu nie masz czego żyć. nie? No to trudno im się dziwić, że wychodzą na ulicę. A my jako myśliwi jesteśmy obok tego, tak? Nas się po prostu z kolei podszczypuje w inny sposób, tak? Nas się podszczypuje, bo są w grupie, w rządzie osoby przeciwne których, no, które nawet nie chcą rozmawiać z nami, nie oszukujmy się, tak? To nie jest tak, że chcą z nami, nie chcą, tak? Nie chcą z nami rozmawiać i najchętniej po prostu oni by chcieli nas usunąć w jakiś sposób, i, i żeby po prostu nas nie było, a my jesteśmy takim, słuchajcie, my jako myśliwi buforem, tak, buforem pomiędzy rolnikami a rządem, tak, bo my jakby przez to, że możemy polować na danym rejonie, no to mamy swy, szereg swoich obowiązków, między innymi szkody i my się, że tak powiem, boksujemy z rolnikami, żeby zapłacić jak najmniejsze szkody i żeby te szkody były również jak najmniejsze, bo po prostu wyrządzane przez zwierzynę, my, my, my to robimy, tak, rząd nic z tym nie robi, tylko oni po prostu, okej, okay, polujcie sobie, my będziemy mieć was z głowy, tak, was rolników, tak, na tej zasadzie. I tego zwykła osoba nie wie, tak? to trzeba naprawdę wejść w dyskusję, żeby, żeby to wyszło na jaw, po prostu, jak to wygląda. I my jesteśmy tym buforem, my, jesteśmy, po prostu my przyjmujemy tą całą negatywną energię i wiele rolników, z którymi ja rozmawiam, no nie myślą nas dobrze, tak? nie myślą nas dobrze, bo oni w ogóle w dużej części nie chcieliby, w ogóle, żeby w ogóle zwierzęta była na polach. No, do czego ona wychodzi na pola, tak? A, a mi tutaj zjada wszystko, tak? To po co ona w ogóle jest, nie? Jest taki duża, duży odsetek osób, który myśli w ten sposób, natomiast po to się robi, że tak powiem, spotkania z rolnikami, żeby oni o nas myśleli pozytywnie i żeby widzieli, że my się staramy, tak? My się staramy, żeby po prostu w jakiś sposób to wszystko się poukładało, nie? Co dalej, tak? Czyli nas się próbuje jako myśliwych teraz według tych najnowszych pomysłów. Taką metodą można powiedzieć, jak się... Hmm w jakiś sposób negocjuje pensję, tak? Podwyżkę na przykład, nie? Albo przyszłą pensję w jakiejś tam firmie, no to się no, załóżmy zakłada więcej, prawda? W negocjacjach, po to, żeby zajść po prostu do tego oczekiwanego rezultatu, nie? No i tutaj jest ten sposób. Oni wiedzą, że wszystkiego nie mogą zrobić naraz, no to wrzucają po prostu wiele rzeczy, że tak powiem, na głowę, na, na, na agendę, można powiedzieć, czyli usunięcie części tam ptaków z planu polowań, z, z możliwości polowania na nie, z usunięcie polowań zbiorowych, czy ograniczenie porównań zbiorowych, usunięcie używania termowizji na podstawie jakichś tam po prostu, ja zakładam, tego, co się po prostu kreuje przy, przy biurku. No i w, jeszcze co tam było. W, a, no i na koniec jeszcze powrócenie do okresu ochronnego Loch, nie? No i można powiedzieć, że to jest fajna, fajna, fajna sprawa, bo to jest jedyny taki argument, gdzie my się totalnie z tym zgadzamy, i sam, że tak powiem, do tym wiele razy o tym mówiłem w różnych miejscach na różnych spotkaniach. No bo generalnie państwo oczekuje od nas, żebyśmy zlikwidowali praktycznie do minimum populację dzika w związku z chorobą, ASF, ta choroba zaraża też świnie, tak? I tutaj właściwie jest ten bufor. No bo gdyby nie, ona nie zarażała świń, to nikogo by dziki nie obchodziły. Taka prawda jest, nie? <laughs> Dopiero jak jest jakieś tam przełożenie na ludzi, no to się robi problem, tak? No i to tak wygląda. Więc nas się, o nas się próbuje ileś tam po prostu postulatów nas ukrócić, po to, żeby było mniej dla nas, nie? Po prostu, żebyśmy nas ograniczyli. No i nagle się okazuje, że ileś rzeczy zostało nam zabranych, a niestety, niestety, słuchajcie, ale no, nasze środowisko jest sobie troszeczkę winne, bo my obudziliśmy się, my się jeszcze nie obudziliśmy, tak? My się dopiero budzimy z długiego snu zimowego, który trwał, nie wiem, kilkadziesiąt lat prawdopodobnie i wie takie podejście starszych myśliwych, z którymi ja mam, no, na, na, na bieżąco po prostu kontakt, z czymś takim, no że tam bądźmy cicho, jakoś to będzie, nie wychylaj się, to to, to wszystko będzie ok, nie? No słuchaj, tak się nie da. To już nie te czasy, po prostu trzeba podnieść głowę, że tak powiem, spod tej miotły i po prostu w jakiś sposób rozmawiać z ludźmi, a nas się nawet nie zaprasza do, do debaty, tak, de facto, nie? Jeżeli nasz Związek Łowiecki, tutaj teraz jest zmiana, że tak powiem, na górze, czyli jest nowy łowczy, to jest taki główny kierownik, można powiedzieć, z, z związku, jeżeli on wyrazi jakieś zdanie nas, myśliwych wszystkich, nagle się to nie podoba, tak, bo ktoś się wychylił. I już są, już, już, że tak powiem, media przeciwne łowiectwu już to podchwytuje, że będzie brany na dywanik i tak dalej, że zaraz zmieniamy łowczego i tak dalej. No słuchajcie, no niestety, no, takich ludzi nam potrzeba, którzy się potrafią postawić, a nie boją się tego, że ktoś się im zrobi, nie? no? I, no i to tyle, tak? Bo to, to, to nie jest tak, że to jest jedna osoba, my jesteśmy bardzo podzielonym środowiskiem, my jako myśliwi, ale musimy się w tych sprawach połączyć, tak, w jakiś sposób. I. Możemy się połączyć tylko w ten sposób, żeby siebie nawzajem po prostu wspierać, tak? I to jest to jest jedyna metoda moim zdaniem. Także te najbliższe po prostu protesty, które będą miały miejsce, e, każdy tak sugeruje, niech się dołączy według siebie, tak? Niech, niech, niech spróbuje swoją cegiełkę do tego dołożyć, żeby zostało to w jakiś sposób zauważone, bo jeżeli. Nie będziemy się odzywać, nie będziemy mówić, że coś tam nie pasuje, to nikt się, że tak powiem, nad nami nie pochyli, nie pogłaszcza po głowie. Film miał być krótki i jest krótki. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia przy okazji albo do zobaczenia przy okazji kolejnej publikacji. Cześć.